Witam Was, bracia. Mam na imię Janusz i mieszkam w Nowej Soli. Nowa Sól, miasto, przed którą przepływa rzeka, więc jest to takie miejsce, które służy pewnym pasjom. W naszej grupie po 5 latach prowadzenia służby ujawniły się przeróżnego rodzaju inicjatywy, ale chyba tą najbardziej wiodącą są wypady survivalowe oraz oczywiście łowienie ryb. Nie zapominamy w tym wszystkim o jednym, żeby zabierać do tego wszystkiego, angażować młodzież. Jest to dla nas bardzo istotne, żeby młodzi mężczyźni widzieli, jak funkcjonują w zdrowym wymiarze relacji starsze pokolenie. Mamy przeróżną rozpiętość, ale bardzo zależy nam na tym, by młodzi ludzie zobaczyli, jak funkcjonują relacje, zdrowe relacje pośród mężczyzn. Robimy przeróżnego rodzaju wypady. Czasami namiotujemy nad Odrą, czasami po prostu wyskakujemy, bo taka jest potrzeba. Ale też bardzo często po latach praktyki, po latach relacji, które zbudowaliśmy przez te 5 lat, mężczyźni sami się organizują i wprowadzają też innych swoich kolegów ze świata, wprowadzają w świat swoich pasji. To bardzo ważny element życia męskiej agendy. Bardzo nam na tym zależy, by coraz więcej ludzi mogło wejść w wymiar relacji, bo nie tylko to, że jest pasja, nie tylko to, że są ryby i survival, ale przede wszystkim chcemy wprowadzać ludzi w świat chrześcijaństwa, innych relacji, rozmowy o Jezusie, rozmowy o problemach. Wiecie, ten oddzielony czas służy i przyjemnościom, ale przede wszystkim służy relacjom, które nawiązują się podczas siedzenia przed wodą, łowieniem ryb, ale i przy ognisku, podczas smażenia kiełbas. To wszystko powoduje, że chcemy się zbliżyć, opowiadać o swoich problemach. Po to wszystko, by mężczyzna nie był sam. Bo jak powiedział pewien człowiek, wojny sam nikt nie wygrał. I w pojedynkę nie wygrywa się bitew. Dlatego tak ważne jest, żeby naszą bitwę życia wygrać z kimś u boku, z przyjacielem, z kolegą, z tym, który Cię wysłucha. To jest ważne. Błogosławię Was, bracia, wchodźcie w męskie relacje, wchodźcie w męskie inicjatywy, róbcie wspólne eventy, bo to służy ku zbudowaniu. Mężczyzna samotny to mężczyzna przegrany. Błogosławię Was. Amen. Jesteśmy, aby wspierać, wyposażać i inspirować mężczyzn do bycia jak Chrystus. Piotr, Janusz, Tomasz, Grzegorz, Paweł, Szamgar, duszpasterstwo mężczyzn.